Cześć, witajcie na Tajningowy Dziadzia. Słuchaj, jak sam tytuł mówi, test trwałości Quick Detailera od Neoxala. Dla mnie to jest bardziej silancik lub Quick Wax niż Quick Detailing. Dlaczego? Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Tak jak zauważyłeś, 9 miesięcy, 3000 km sieci. Teraz tak, prawa strona drzwi, Neoxal 1.61, lewa strona, tam była 111, która się nie sprawdziła. I zobacz, i tam w dalszym ciągu, na dolnym, na dole, pod listwą, w dalszym ciągu jeszcze zjazd jest. Na powłoce to już w ogóle obłęd, kropling, mistrzostwo. No i ciężko nazwać to kudekiem. Zresztą aplikacja tego produktu sama za siebie mówi, tak jak zresztą propozycja filmu Ci się pojawi, jak się nim bawiłem. Czy produkt jest fajny? Zajebisty. Naprawdę. Bardzo fajny z tego względu, że aplikujesz i prawie do roku masz z banieczki. Tak to wygląda. Dobrze przygotowana powierzchnia, czyli odtłuszczona i śmiem twierdzić, że kładziesz go wiosną, i zimę srogo zahaczasz, bez problemu. Fakt, Volvo nie robi dużo kilometrów. Ale samo to, Quick Detailer. Nie, tak na poważnie, sezon letni opękasz. Zimę moim zdaniem również. Moim zdaniem również. Nie ma sensu produktu warstwować, bo to nic nie da. Jeżeli chodzi o uzupełnienie powłok, mistrzostwo. Naprawdę. Jako boosterek do powłok możesz go śmiało, kurczę, aplikować. Zobacz. Zresztą przykład jest ten film. Przykładem jest ten film. Na 1.61 w ogóle siedzi mistrzowsko. Rewelacja. Tak naprawdę jednym minusem tego produktu to jest to właśnie, że potrafi się mazać i trzeba uważać z ilością. Poza tym nie ma żadnych minusów. Trwałość, połysk, maskowanie, najwyższy level. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!